Czy ten znak informuje o prędkości minimalnej, z jaką masz prawo się poruszać? Tu wjeżdżam w strefę. Tu jest, wjeżdżam w strefę, to jest maksymalna prędkość. Zwróćcie uwagę, ten znak to kwadratowy znak, na którym jest symbol tej trzydziestki zaznaczony, wskazuje, że w tej strefie aż nie zobaczę takiego samego znaku, tylko szarego. Koniec strefy ograniczonej prędkości poruszania się. W tej strefie maksymalna prędkość, maksymalna, największa prędkość wynosi 30 na godzinę. Ja nie mogę tej prędkości przekraczać i bardzo istotna jeszcze jest informacja taka, że skrzyżowanie, które będziemy mieli po drodze i miniemy, nie spowoduje zlikwidowania tego ograniczenia prędkości. Dopiero jak będę miał znak koniec strefy ograniczonej prędkości poruszania się. Gdybyśmy mieli tą trzydziestkę, którą tu widzimy, ale bez tego kwadratowego pola, sam znak tylko okrągły, to wtedy skrzyżowanie by skasowało nam to ograniczenie prędkości. Tutaj w strefie, wyobraźmy sobie jakieś osiedle, które jest oznakowane takim znakiem, to wtedy na tym osiedlu, które tak jest oznakowane tym znakiem, będzie ograniczenie prędkości do znaku odwoławczego.